Hej, z tej strony Grustu i wracamy do Stone Shard. Nasza praca jest w sumie gotowa. Wiemy, że musimy iść tutaj, żeby kolejne miejsce zbadać od naszego wójta, ale mamy tutaj też miejsce z mini zadaniem. Trzeba było znaleźć poroże jelenia i łosia, więc zobaczymy, ile dostaniemy za to. Zadanie zrobione. Świetnie, chcę zapytać coś innego. O, proszę, dostaliśmy 500 sztuk złota. W sumie 450 sztuk złota, więc spoko. Gdzieś tam udało się po drodze znaleźć, nie uwalczyć, bo to byśmy nie dali rady. Żywność mamy, powiedzmy tak, głód pragnienie jeszcze jest spoko, bo zapewnione już wziąłem, w razie czego jeden z identyfikacji, jakbyśmy trafili na coś ciekawego, to sprawdzimy przynajmniej, czym to może być. A na tą chwilę nam nic więcej nie zostało, jak ruszyć w to miejsce, więc wyruszamy. Dobrze, dotarliśmy do tego miejsca, to prawda, tu jeszcze przed nami jest jakiś znak zapytania, który później sprawdzimy. Na razie musimy tutaj dojść do tych zgliszczy, by zbadać, zobaczyć, co tu jest. No akurat widzę, że już jakiś murek się pojawia, więc powoli można już go otoczyć. Przejrzeć przynajmniej, co tu jest ciekawego. No i oczywiście kolejne miejsce spróbujemy oczyścić. Zobaczymy, czy nam się to uda, lub też nie. Okej, tu widzę, że jest przejście. No niestety to jest deszczowo, więc tutaj będzie troszkę mokry nasz tutaj towarzysz. Ale myślę, że nie będzie aż tak. Duszny kopiec, dobra. Więc no, wchodzimy tam. Dobra, to przynajmniej nie pada. Rozejrzymy się i no, jest tu sporo przeciwników. Zabij na komandę, daj źródło światła. I nawet znaleźliśmy pułapkę, której raczej nie rozbroimy na tą chwilę. O, widzę, że jest... Ojej, tu jest jakiś szkielet milicjanta. To już może być ciężej go pokonać. Spróbujemy go załatwić. Dobra, dostał dosyć potężnie. Nawet go nie widzę. O, no, teraz trzeba będzie w niego napierdzielać z daleka. Ładnie oberwał. Sprawdźmy go. No, sporo jeszcze. Ale ładnie wchodzą krytyki, co jest pocieszające. Dobra, załatwiony. Rozwalmy przynajmniej trochę tutaj rzeczy. Rozejrzymy się. Okej, okay, zmiana broni, widzę. Bo tu już przeciwnik trochę lata. Próbujemy go załatwić w ten sposób. Dobrze, dwa razy dostał. Naciągnijmy nasz łuk. Dobra, kolejny strzał, zobaczmy go. Jest łucznika, dużo nie zostało mu, więc załatwiony idealnie. Możemy teraz zebrać coś. Jeśli gra myśliwego, może być coś warta, bo to jest dosyć mała rzecz. No, zniszczona mocno, to raczej nie. Okrągła tarcza też nas nie interesuje. Okej, kolejny przeciwnik. Oszbycie huk. Tam widziałem sporo przeciwników i raczej tam nie pójdziemy, więc pójdziemy naokoło, z drugiej strony zbadać. Bo z trzema może być ciężko. Próbujemy na razie załatwić tego. Dobra, oberwał. Odsunę go przynajmniej. Ładnie się kamy, aż jestem w pełen szoku, że tak ładnie idzie. A sprawdzimy jeszcze go, sprawdźmy. 24, załatwione, idealnie. Zmienimy broń jeszcze, rozwalimy sobie tutaj co jest. Dobra. Zobaczmy, czy jakieś nam mamy strzały. Zmienimy, dobra, jeszcze to rozwalmy. Jeszcze trochę moksi jesteśmy, więc... Tylko będzie przypał. Na rekorzet mamy większą szansę na partactwo. Nic przyjemnego. Rozejrzyjmy się. No tu jest ich sporo. Tam na razie nie będziemy podchodzić. Spróbujemy zbadać tę stronę. Ok. Widzę, że tu jest ktoś, więc od razu go siekamy. Sprawdźmy go. Jest kapłana. No, może nas bić z magii. Już nam coś zarzucił. Bóle mięśni, otrzymane obrażenia. Większe maksymalne zdrowie nam zmniejszył. Bydlak, śmierdziel. Dużo mu nie zostało. Jeszcze nam coś zarzucił. Klątwę. Na razie go napierdzielamy dalej. Ach, tutaj już mocno nas sieknął. Dobra, załatwiony. Odpiszcie odpoczynek. Poczekamy, żeby nam z nas to poschodziło. Lepiej, żebyśmy nie mieli jakichś negatywów. Dobra, możemy mieścić się. Ale tu jeszcze... Okej, okay, widzę, że jest nietoperek. Powinniśmy go zdjąć. Załatwiony. Trzeba się rozejrzeć, czy tu nic nam nie będzie przeszkadzało. Zwalimy jeszcze to. Na tą górę ruszymy w takim razie. Zmieńmy broń. Rozejrzyjmy się. Tu jest dwóch nawet. Okej, jeszcze nic nie widać. Są drzwi. Więc te drzwi na razie zostawimy. Na broni. Rozwalmy to. Tam na razie nie ruszymy. Pójdziemy sprawdzić tutaj niżej, co jest. Dobra, na razie tu jest dosyć bezpiecznie. Chyba tu już nie za bardzo, mógłbym tak powiedzieć.
bo tu ktoś jest. Otwórzmy zamek. Okej. Okay. Mamy szansę go załatwić. Pięknie, dostał jeszcze większe obrażenia ze względu na to, że wbożdżony do ściany. Możemy go jeszcze cieknąć. O, rozwalił mu łapkę, fabkę. To jest już zombiak. Właśnie, więc to już będzie problem, ale jeszcze możemy odskoczyć. Robimy też kilka kroków. Naciągnijmy sobie broń, spróbujmy go znowu strzelać. Dobra, załatwiony, udało się. Możemy zabrać z niego nasz cały. Dobra, teraz możemy tutaj przeszukać. Zmienimy broń, bo widzę kolejną. Proszę bardzo, możemy zebrać. Ok, i zobaczmy co tutaj jest. Zamknięte, otworzymy i... nie powiodło się. Ale teraz się udało. Mamy miód i pitny i złoto. No, to jest bardzo dobrze. No, dużo nam nie zostało już wytrychów do otwierania. Nie wzięliśmy zapasu. To nie będziemy brać. Jeszcze zajrzymy tutaj. Złoto weźmiemy. Na broni i trzeba będzie zaraz uciekać. Dobra, dostał. Naciągnijmy i trzeba uciekać powoli. Więc przesuwamy się ile się da. O, teraz możemy znowu dać strzał w niego. Sprawdźmy ile on jeszcze ma. No, jeszcze ma trochę. Naciągnijmy. Czy on doskoczy do nas? Nie. Możemy go jeszcze spróbować z tego. Pięknie, odepchnięty. Naciągnijmy, ale to już będzie za późno. I pięknie, dostał. Miecz strażnika. Już coś chyba lepszego nawet. No, tak możemy powiedzieć i też nie. Ale dosyć sporo warte, mimo że jest zniszczony mocno. Trochę odpoczniemy. Odzyskamy z naszą punkty energii. Zmienimy broń. Zobaczmy, jak my strzelimy ze strzałami. No, bardzo słabo. Ładnie nam się pozużywały, ale dorzucimy sobie. I myślę, że nawet będziemy tu schodzić niżej. Na razie jest ryzyko. Ok, drzwi są zamknięte, to możemy rozwalić to. Dobra, kolejne kość, czaszka. Nic ciekawego, to jeszcze możemy sprawdzić. Jeszcze tutaj jest jedna trumna. Załatwione. No tutaj będzie problem, bo widzę, że tu może być kilku. No właśnie. Więc tu trzeba go w miarę odepchnąć. Ach, nie udało się. Ale jeszcze on zanim nas podejdzie, możemy odskoczyć od niego w ten sposób. I jeszcze się przesunąć trochę. Lepiłem. Nas podejdzie już. Dobra, trzeba będzie go bić. Sprawdźmy. On ma 77. Na razie jest dobrze. Jakoś nas podwuje i dostaje obrażenia dodatkowo. Sprawdźmy go. Jeszcze 43 ma. To jest dużo. Jeszcze krytyk. Dało się odbić. Dobrze, jest pięknie. Patrzmy. Trochę dostaliśmy lewą rękę. To trzeba podleczyć obowiązkowo. Trochę oberwaliśmy. Zobaczmy, strzały zbierzemy. Brodaty topór? To brzmi ciekawie. Ale nic potężnego. Mocno zniszczone, jak większość tych rzeczy. Więc nawet nie ma co z tym się zastanawiać. Cofamy się stąd trochę. Odpoczniemy sobie. Jednak trochę życia teraz dostaliśmy. Warto byłoby to trochę zregenerować, zanim ruszymy dalej. Bo jeszcze nie wiadomo, co nas tam dalej czekać będzie. Dobra, możemy ruszyć dalej. Powoli. Okej, już widzę, że jest możliwość strzelenia w niego i to ładnie. Dobra, oberwał. Możemy naciągnąć znowu. Okej, ładnie wchodzi w niego. Tylko, że to jest ghoul. Będzie mocno przyjmował te obrażenia na siebie. Okej, nieważne, padł. Więc szybko udał. Shit. Zmiana broni. Właśnie, więc tu już będzie nas ciekał trochę. Dobra, dostał. Załadujmy. Coś mi tutaj uwalnia niefajnie. Przesuńmy się tutaj. Dobra, ładnie go zblokowało jeszcze. Załatwiony, bardzo dobrze. Teraz no, trzeba się przesunąć jednak na bok. Tu jeszcze jeden biegnie. No właśnie, niedobrze. Ale okej, jest w miarę blisko. Możemy go teraz załatwić w ten sposób. Zdziwił się. Dobrze, sprawdźmy. Ma 53. Właśnie tak, bo on teraz ma niby szansę na unik mniejszą. Jest ogłuszony, więc on na unik ma jeszcze mniejszy. Spróbujmy go zwykle strzelić. Okej, dostał. Więc to jest darmowy, powiedzmy, strzał, który trafi. Odskoczymy. Dobra, dostał. I możemy jeszcze się trochę pobawić.
Załatwiony. Dobra, idealnie. Może jesteśmy mocno już zmęczeni. Zróbmy odpoczynek chwilę tutaj nawet. Odzyskać tą punkty wytrzymałości, bo to się daje. W strzelaniu to już w ogóle. Dobrze, byśmy mieli to w miarę uzupełnione. Dobra, przyjrzeć możemy teraz tutaj, co było. Ostrożnie, o, tu dużo tego jest. O, już widzę, jest kolejny przeciwnik, który nas gdzieś tam kątem oka swym patrzył, ale nie idzie. Też tyle dobrego. Też nic ciekawego. Bardziej, że tam może być dwóch. Ja bym... O, właśnie. O, i go nie widzę i tak, nie? Zamknijmy te drzwi. Na wszelki wypadek, ale wiecie, mniejszy hałas. Będziemy sprowadzać na siebie więcej wrogów. O, tu jeszcze są strzały. Weźmiemy. Na broni. On jest coś poszukujący, więc musimy go tym bardziej dwa razy. Pięknie udało się. Spróbujmy tak wtedy zwykły strzał. No, nietrafiony. Próbujemy w takim razie normalnie. Znaczy my. O, zbliża się do nas cały czas. Tu jest pułapka. Mam pomysł, żeby rzucić czymś. Rzuć. O, to tylko tutaj się podpala. No dobra, ale warto było spróbować. No dobra, tu już trzeba odskoczyć. Nie będziemy ryzykować. Jeszcze jeden jest. To naciągamy. I dwa razy w niego. Dobra, ładnie, odpchnięty. Naciągnijmy w razie czego. To są też dodatkowe obrażenia jednak. On zanim to podejdzie, to powinniśmy go załatwić. Zobaczmy, ile mu zostało. A jeszcze mówi, uwolnij mnie. Smutne. Oj, jeszcze żyje. Dobra, jeszcze jeden strzał. Dobra. Teraz go tylko z bliska. No jak na razie. Dobra, to był ghoul i to jednak był potężny. Dobra, możemy zebrać teraz nasze rzeczy. Maczuga, piechura, strzały. Zajrzyjmy się. Naprawdę jest tu ich dużo. Tu nic ciekawego. Miecz strażnika. Możemy zobaczyć, co on tutaj ciekawego miał znowu. To jest ten, co rzuciliśmy w sumie. To nevermind. Rozejrzyjmy się. Dobra, to możemy podejść faktycznie. Zmiana broni. Rozwalmy to. Okej, okay, złoto bierzemy. I sprawdźmy tu też nic ciekawego. Dobra, zmiana broni. Zobaczmy. Mamy jeszcze 24 strzały. Teoretycznie powinniśmy jeszcze dać radę. Dobra, załatwiony. Tego nie widzę. Okej, okay, to tylko też nie topesz, to powinien paść. Ładnie. I jeszcze jeden jest. Ale nie idzie w naszą stronę na razie. Zobaczmy, tutaj złoto. No to bierzemy. Tutaj nic. To możemy rozwalić po prostu. Zmieńmy. No ktoś tu jest. Ktoś tu... No właśnie. Stoi. Więc trzeba go... Dobra, dostał. Naciągnijmy jeszcze jeden strzał. Zobaczmy. No jeszcze dużo mu nie zostało. Ach, już coś na nas rzucił, ale jeszcze zdążyliśmy go otłuc. Dobrze. Sporo tu lata, więc też tam na razie nie będziemy wchodzić. Zbierzemy tylko to, co nasze. Się przesuniemy. Zmieńmy broń. Próbujemy ruszyć do dół. Tutaj właśnie. Jeszcze jest trochę do zwiedzenia. Ach, marnowałem strzałę. Trudno. Tutaj też nic ciekawego w tych grobach. Zmieńmy broń. No niby nikogo nie ma. Okej, okay, jest po prostu duża komnata kolejna. Ta muzyka się robi dosyć mało przyjemna. Jakbyśmy nie wiadomo gdzie się zbliżali. No rozwalmy to. Okej, okay, czaszka. No czaszka to nas nie interesuje. Z tej strony. Sarkofag. Okej, okay, czyli pokój raczej taki pusty. Jakieś przejście mogło być kiedyś. Może dlatego. W takim razie moglibyśmy cofnąć się jednak. Pójść tutaj w dół. Tam jest za dużo naraz. No też nie wiadomo co napotkamy, więc trzeba uważać. Tu jeden przeciwnik. To jeszcze nie jest taka tragedia. U, pićku już nam się chce. Wypij i zjedzmy sobie kiełbę. Na wszelki wypadek. No, zmienimy broń. Już są drzwi. Drzwi są zamknięte. Dobra. Kolejne złoto. Teraz nie będziemy mieli miejsca na złoto. Mutełek. Ta korona. Bardzo ładnie. Trochę złota. O, jeszcze więcej korony i genialnie. I tutaj co mamy? Kości. Dobra. Teraz tak, tu żeby sprawdzić. Zmieńmy broń. Dobra.
No właśnie, tego się obawiałem. Nie słyszę odskoczyć. Dobrze, odepchnięty. Teraz możemy go jeszcze dwa razy potakować z tego. Teraz możemy się wycofać. Dobra. Dobra, jeszcze dostał, zobaczmy. Jest mocno poraniony, że tak to ujmę. Okej, teraz możemy przeładować. I zjechałem. Teraz trzeba by go z bliska bić, ale ładnie udało nam się kontrę zrobić ładną. Trzeba będzie go troszkę pobić. Może w końcu się położy, dobra. Na szczęście dużo mamy kontr i ataków, więc pięknie, udało się, jeszcze poziom zyskaliśmy, świetnie. Więc ładnie się udało. Zobaczmy w takim razie naszą postać. No i podleczyliśmy się na full, to bardzo przyjemne. Więc tak, zręczność sobie dodamy. I z umiejętności sztuka przetrwania, no rozwiniemy sobie do końca mistrza łowu. Będziemy lepiej sobie mogli polować, no i wtedy zobaczymy te dystansowe. Nie wiem, czy któryś z tych, no może tą pasywną jakąś zarzucimy, jeszcze zobaczymy. Może, no to już mam i tak, więc na razie łuk idzie nam bardzo dobrze. Odpocznijmy chwilę w takim razie. Odzyskamy trochę punktów i możemy faktycznie dół sprawdzić dalej. No, on tutaj gdzieś łaził. I tu jeszcze jeden jest. Uła! Uwolnij mnie, biedny człowiek. Nieumarły wieśniak. Spróbujmy go w takim razie dwa razy z tego. Dobrze, bo on jeszcze dostał uderzenie o ścianę. Jest oszołomiony. Jeszcze możemy go sieknąć. Ładnie. No, troszkę dostał, no ale to jest nieumarły, więc trzeba go dalej sumiennie uderzać. Sprawdźmy go. No, odskoczymy na wszelki wypadek. Dobra, no, tak jak myślałem, on jeszcze będzie miał. No właśnie, jest kolejne uszkodzenie. O, kolejne uszkodzenie. Wreszcie padł. Dobrze, załatwiony. Możemy od razu rozwalić tutaj te rzeczy wszystkie. Przejrzymy, co tu ciekawego jest. Dobra, tutaj też nic na bardzo. Nie wiem, czy strażnika możemy podnieść. Jeszcze rozejrzyjmy się. Tutaj jeszcze zejście niżej jest. Dobrze, też sprawdzimy. Nie, nic nie ma. No i tutaj jeszcze otwórz zameczek. Pięknie, otworzyliśmy i niezwykłe rękawice. Weźmiemy to. To będzie raczej podmaga, z tego co widzę. Ale skorzystamy. Może sprzedamy to za dobry za pieniądz. Ok, tu jest jeden przeciwnik. Dobra, trzeba go zaraz dwa razy ładnie sieknąć. Dobra, dostał. To jeszcze go strzału. Tu już trzeba będzie odskoczyć. Dobra, zblokowany, zobaczmy. 22 punkty zdrowia mu zostały. Odepchnięty idealnie, w łeb dostał. Kolejny strzał udany. Spróbujemy dwa razy z tego, żeby go zblokować. Okej, załatwiony. Jak ze starych czasów, dokładnie. Okej, tu nic więcej ciekawego nie ma. Oprócz sarkofagów. O, proszę, mamy kawałek jadeitu, to się przyda. I tu był pierścień. Odporność na kontrę, szansa na kontrę. Na kontrolę i odporność, i na kontrę. I dobra, weźmiemy, to będzie na sprzedaż, to dużo miejsca nie zajmuje. Nasz, powiedzmy, no mamy jeszcze 17 strzał, nie ma tragedii. Ale też jeszcze to jest sporo miejsca do zwiedzenia. I teraz pytanie, no dobra, pójdziemy w takim razie w lewo. Tam było trzech przeciwników. Tutaj u góry, tego co kojarzę. Ale byśmy mieli przynajmniej tą stronę już oczyszczoną. Wstępnie, no właśnie. Więc otwórz zamek. I po naszych. No i po. Nie udało nam się. Nie mam czym otworzyć. Wytrychy się skończyły. W takim razie zostało nam nic innego jak atakować drzwi, żeby rozwalić je. A zobaczymy. Nie, nie chcą. Najgorzej, że on cały czas się rusza. Więc trochę jest męczące takie otwieranie drzwi w ten sposób, bo nie dość, że hałas. To jeszcze jest ryzyko, że do nas podejdzie. Dobra, udało się. Może to tak jak mówiłem. Aaaa, jeszcze źle kliknąłem. Niedobrze, ucieczka. Zobaczmy. Mocne krwawienie, może nie, ale lepiej to zanegować. Dobra, i wycofujemy się ile się da. Odepchniemy go. Ach, nie odepchnęliśmy go. Tam będzie trochę na ukos uciekać. Dobra. Też na ukos. Na ukos. Dobra. Ach, uderzył nas. Dobra, ale nie szkodzi. My możemy jeszcze odskoczyć sobie tutaj pięknie. I dwa razy go.
Dobra, dostał. Zobaczmy, jak bardzo. No, to jest jeszcze szkielet. Sprawdźmy. Szkielet strażnika. No właśnie, więc tu jeszcze sporo będziemy mieli. Ucieka. Jeszcze podniosłem jakiś śmieć, bo źle kliknąłem. Smutek. Okej. Okay. Jeszcze powinniśmy... Naciągnięcie. Ach, źle wymierzone. Dobra, trudno. No, wycofujemy się dalej, no. Przeciwnik jest zbyt dużo, go naraz, żebyśmy dali sobie spokojnie radę. A w ten sposób jest szansa, że jakoś jeszcze ujdziemy z życiem. Właśnie, on jeszcze trafi nas. Dobra, udało się odsunąć go. Dobra, zobaczmy w takim razie, sprawdźmy. No, jeszcze 5 punktów wytrzymałości. No, wejście padł, teraz możemy zająć się drugim. Dobra, stoi w miejscu, więc jest okazja znowu dodać. No, a tu już trzeba będzie znowu uciekać. Dobra, teraz tak. Mamy możliwość znowu tego zrobić. Odskok zróbmy w tą stronę. I znowu dwa razy go. Blokowany. No, już nam się kończy moc, jeśli chodzi. Sprawdźmy go. Ile potrzebujemy na to? 4 siły. Nie jesteśmy już w stanie naciągnąć. Próbujemy w niego po prostu chyba... Chyba, że mi się strzały skończyły. Strzały się skończyły, panie kochany. Dobra, czekamy, niech podejdzie do nas. Dobra, załatwiony. Możemy zająć teraz to, co rozwaliliśmy go. No, to było dosyć intensywne. Trzeba zrobić odpoczynek, zobaczmy nasza postać. Trochę oberwaliśmy niektóre kończyny, więc użyjemy sobie... żeby mieć tego fulla, mimo wszystko. Dobra, teraz idźmy po nasze groty. Strzały. Niezidentyfikowana włócznia. Weźmiemy, zobaczymy. Szliśmy na dół. Zmienimy lepiej broń, bo tam jeszcze jeden był. Chłopskie widy teraz nie interesują. Czemu ja znowu podnoszę jakieś śmieci? Wyrzuć to, chłopie. Miecz strażnika, krótki miecz. Nie wiem, po co to biorę, ale dobra. Zostawimy sobie. Zobaczmy dalej. On gdzieś powinien być z tamtej strony. Ale tak to wyglądało. Jeszcze... O, jeden został na tym miejscu, dobra. Nie zamykamy drzwi, tylko wchodzimy. Okej. Okay. Jest, widzę go. Możemy go sieknąć dwa razy. Dobrze, odepchnięty. Zrobimy krok do tyłu. Właśnie, już go widzę. Jeszcze parę strzał nam zostało, więc nie ma tragedii. Zobaczmy. No, teraz trzeba będzie odskoczyć. Dobra, dostał. Możemy znowu naciągnąć. Okej, okay, mocno oberwał. Jeszcze spróbuję go dwa razy z tego. No, mocno wytrzymały, no ale to są góry i zombiaki, więc to nie dziwię. Ale dobrze, wreszcie padł. Idealnie. Włócznia milicjanta na razie nam nie jest potrzebna. Nie widzę tu pułapek. Możemy rozwalić teraz te rzeczy. Okej, okay, i jeszcze tutaj coś do rozwalenia. Ale nic ciekawego. No, co prawda... Ile nam jeszcze zostało? 13 strzał. Nie jest to za dużo. Ale powinniśmy sobie dać radę. No, przynajmniej tą stronę byśmy mieli oczyszczoną. Więc nie będzie trzeba problemu tutaj łazić. Tu chyba też już byłem. Oczyszczaliśmy to. Tak, więc została nam tamta prawa strona, gdzie tam było już na start 3 chyba. Więc to już może być ciężko. Tym bardziej, że jak mówiłem, nie mamy za dużo już strzał. Zostało nam zaledwie 13. Więc trzeba będzie uważać. Więc na razie tak, rozejrzyjmy się. Dobra, tu widzę, że jest to właśnie to otwarte. Właśnie, tu jeden jest. No, spróbujemy go sieknąć. A i nie dosięgniemy go. Więc trzeba tak. Zobaczmy, czy teraz go sięgniemy dwa razy pięknie. Dostał. Ajajajaj, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Ja odskoczę sobie na wszelki wypadek. Dobra, dostał znowu. Zobaczmy, sprawdźmy go. No, strzelamy w niego dalej, bo on się pewnie rozwarstwi znowu. A jak podejdzie do nas bliżej, to jest szansa, że jeszcze z niego wyjmiemy strzały. Dobra, dostał. Załatwiony. Musimy zebrać teraz ten loot. Tu jeszcze niżej mamy. Bierzemy. Wróg nas niby widzi, ale nie do końca. Zrezygnował, możemy powiedzieć. Robimy odpoczynek. Uzyskajmy trochę punktów naszej wytrzymałości. Mamy jeszcze 14. Więc tragedii nie ma.
A to jest za daleko, więc to będzie. O, i zobaczmy teraz. Dobra, dwa razy w tego. Dobrze, dostał. Tego też rozwalmy od razu. To jest jeden strzał, jeden przeciwnik leży. Teraz tego ubić w miarę szybko. Zanim do nas do. Pięknie, ładnie poszło. Dobrze, bardzo dobrze. Strzały bierzemy. No, a widzę, że tu przeciwników jeszcze jest. Ładnie się to udało rozgromić. Co tu mamy? Siekiera marynarska. Weźmiemy na pewno złoto, którego już zaraz miejsca nie będziemy mieli gdzie składować. Rozwalmy zaraz parę rzeczy stąd. Dobra. Widzę, że tu trzeba będzie zrobić jeszcze krok tak. Przesunął się, dobra. Okej, okay, teraz ich widzę obu. Więc napierdzielamy w nich. Chyba zaczniemy w tego napierdzielać, bo ten już stracił broń. Jest połamany mocno. Ale póki tego widzimy, to zaczniemy... Serio, zaczął atakować drzwi. Ja nie mogę. Bardzo dobrze. To znaczy, że nie jest to inteligentny stwór. Trzeba będzie się przenieść już w tą stronę. Przesuniemy się. Dobra, mamy możliwość teraz udania dwóch strzałów, więc idziemy w niego. Dobra, dostał. Sprawdźmy go. Tego. Dobra, spróbujmy tego rozwalić teraz, bo on się zbliża. Więc też się przesuniemy, ile się da. Trochę trzeba będzie polatać. Zobaczmy, ile mamy jeszcze. I jedną strzałę. Więc to już będzie ciężko zrobić cokolwiek dobrego. Więc po prostu strzelę w niego. Dać mu jak najwięcej obrażeń. Świetnie, pozbawiliśmy go broni. Jest szansa, że damy radę dwóm na raz, bo oni będą bili raczej mało. I pięknie, udało się, dobrze. Strzały bierzemy. Pięknie to udało się rozgrać. I sprawdzimy od razu, co tam jest tu wyżej. Nie tak szybko. Dobra, trzeba drzwi zamknąć. Żebyśmy mogli to rozwalić. I nic ciekawego nie ma. Ale odpocznijmy chwilę. Wiemy, że tam jeszcze jeden lata przynajmniej. Zobaczmy, mamy jeszcze 9 strzał. No to nie jest zbyt dużo. O, tam jeszcze przejście wyżej. No proszę bardzo. Okej, widzę go, bydlaka śmierdziela, ale już się odsunął i już go nie widzę. Teraz go widzę i już go nie widzę. I co to? Kij z nim. Służyć mistrzowi? Ziomuś, nie strzelaj. Ja cię chętnie katrupię, tylko nie strzelaj. Ajdź. Dobra, trochę dostaliśmy. O, ale jest to, pojedynek strzelców. Dobra, nie trafił. Rozwalił przynajmniej tamto. Dobra, za dużo nie dostaliśmy. Pięknie, rozwalony. Zobaczmy, tutaj nic. Tutaj złoto. To bierzemy. Zobaczmy tutaj. O, kolejne złoto. No to bierzemy. Zaraz nie będziemy mieli miejsca. Wiedziałem, że tak szybko zapełnimy sobie od razu miejsce na kasę. Zobaczmy jeszcze nasz stan zdrowia. Nie ma tragedii. Możemy zrobić odpoczynek krótki. Zobaczmy jeszcze nasz tutaj pragnienie. Uff, pragnienie się pojawiło, więc trzeba sobie wypić. Zobaczmy. Pragnienie mamy. Głód możemy jeszcze zjedzmy. To trochę jeszcze głód obniżymy. Pięknie. Teraz możemy tu rozejrzeć się jeszcze. Dobra. Łuk wojenny? Ciekawe. Łuk wojenny. To nie jest coś, co my mamy? Łuk milicjanta, a łuk wojenny ma, okej, okay, 22 obrażeń, niby nie 21. Trzeba będzie go zobaczyć, może go naprawimy, będziemy używać, jeszcze nie wiadomo. Tu jeszcze mamy kilka rzeczy do no nie, klatki piersiowej nie chcę. Okej, okay, teraz tak, dylemat jest taki, trzeba znaczy napierdzielać skrzynkę, żeby ją otworzyć, niestety, bo już nie mamy wytrychów. I nic nie wypadło. Więc prawdopodobnie w ten sposób nie zdobędziemy nic ciekawego, ale spróbujemy, nie? Może jednak coś w ten sposób wypadnie. Nie, nie. W ten sposób nic nie wypadnie ciekawego. Czyli wiemy, jesteśmy teraz pewni, że nie ma co rozwalać i trzeba przynajmniej więcej mieć wytrychów. Wcześniej się szybko nie niszczyły, a teraz coraz szybciej padają nam te wytrychy. Jest przeciwnik, my mamy strzał jeszcze 9. Otwórz w takim razie. Ładowanko. Odsuniemy się. Dobra. Teraz musimy go znowu dwa razy. Dobra, przesunięty. Dobra, dostał. Teraz go trzeba troszkę pognębić z łuku, zanim do nas podejdzie.
Dobra, sprawdźmy go. 4, to powinien zginąć. Idealnie. Normalnie calculated. Zobaczmy, co tutaj jest. Nic. No to przejść trzeba dalej. Ale przed tym. Odpoczynek jednak wymagany, żebyśmy mieli tą siłę jakąś jeszcze do walki. Okej, okay, tutaj nic. O, no i był to błąd. Nie zmieniliśmy broni. Zostało nam 6 strzał, nie za dużo. Tu jeszcze jeden jakiś jegomość. U, dwóch nawet. I tak to wygląda. No właśnie, więc tu już będzie ciężej. Dobra. Trzeba zrobić ucieczkę. Dobra, i nam zostało już 3 strzały, pysznie. Spróbujmy go rozwalić trochę. Zobaczmy, jemu zostaje nie umarły. Właśnie, a to jest szkielet. Więc spróbujmy tego szkieleta troszkę. Cofajmy się. Mimo nie podnoś tarczy. Nie, dobra, to po prostu jest jeszcze błąd, który może nas kosztować dużo. No więc na razie próbujemy. W razie czego jeszcze mam miksturki, żeby się podleczyć. I chyba właśnie to zrobimy. Więc wypijemy to. Użyj. Dobra. Ja bym zmienił broń. I odskoczył mimo wszystko. Teraz tak, musimy podleczyć sobie łapę. Dobra. No i on już przyszedł, więc trzeba go napierdzielać. Uuu, chyba będzie koniec nasz. O, dobra, jest druga szansa. Tego spróbujmy rozwalić. Udało się, dobrze. Jest dobrze, chociaż jesteśmy trochę ranni. Ale na ogół się udało nam wykaraskać z tej małej walki. Tutaj zrobimy odpoczynek. Trochę dłuższy, ze względu na to, że musimy odzyskać punkty wytrzymałości. Trochę dostaliśmy, mimo wszystko. Więc tak, podleczyliśmy się, ok. No, strzał mamy 5, więc to już jest problem duży. Większy niż przed chwilą. Bo już nie będziemy zaraz mieli jak walczyć. Więc pewnie przejrzymy tu jeszcze, co to jest. Podstawiony młot drzewcowy. No to nie będziemy tego używać i tak. Tutaj jeszcze coś. Nic, sarkofagi kolejne. Też nic. I złoto. No to złoto dołożymy sobie. Ułóżmy to jakoś w miarę sensownie, dobra. No i tak, tu jest jeden przeciwnik. My mamy co prawda jeszcze 5 strzał. Dobra, otwórz. To napierdzielamy w niego ze zwykłego, żeby po prostu go ładnie trafiać, zanim do nas podejdzie. Zaraz tak nie będziemy mieli strzał. A jeszcze możemy oddać strzał. Dobrze, udało się, pięknie. Możemy zebrać nasze tutaj pociski pięknie. To rozwalić się, co on miał? Maczuga Pichura. Okej, okay, weźmiemy, zobaczymy, czy ona coś... Kawał złomu. Jak wszystko tutaj. Dobra, tu jeszcze możemy to rozwalić. I jeszcze tu. Okej, okay, no. Powiem tak. To było już ciężkie, a nam zostały 3 strzały, więc musimy stąd wyjść jak najszybciej. No i przy okazji będzie trzeba zidentyfikować parę rzeczy. Morale mamy jeszcze w miarę, więc no... Trzeba będzie wrócić do miasta, odleczyć się, odpocząć, no i wrócimy tutaj za jakiś czas, więc na pewno trzeba będzie dobrać więcej amunicji, bo jednak tu jest coś znacznie cięższego. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.